Prace prowadzone w świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu mają być zakończone 27 lipca bieżącego roku. W chwili obecnej wykonawca inwestycji kończy realizację zadania i przygotowuje instalację centralnego ogrzewania do technicznego odbioru końcowego. 18 maja bieżącego roku zawarliśmy umowę z firmą Paulan pana Andrzeja Kwiatkowskiego ze Świdnicy na zrealizowanie zadania pod nazwą remont instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu. Zakres robót obejmował wykonanie kotłowni i wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania po wykonaniu demontażu rozbiórek istniejącej starej instalacji. Wszystko zostało sprawnie i bardzo szybko wykonane, nie było żadnych problemów z realizacją tej inwestycji. Koszt inwestycji to około 145 tysięcy zł brutto, z czego 80% kosztów kwalifikowanych, a więc dziś kwota około 85 tysięcy zł, to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa i Rozwój Wsi. Dotąd świetlica wiejska w Międzyrzeczu nie posiadała żadnego ogrzewania, dlatego w okresie zimowym była zamknięta. Montowanie tego systemu grzewczego ono pozwoli na to, że ona właśnie w tym okresie najbardziej newralgicznym będzie mogła być wykorzystywana. Zamontowaliśmy kocioł na paliwo stałe, na ekogroszek z zasobnikiem, w związku z tym obsługa będzie co trzy dni, kocioł jest w automacie. No, zabezpiecza nie tylko ogrzewanie w całym budynku, ale również ciepłą wodę dla potrzeb kuchni czy gości będących na imprezach tutaj, które będą występowały. Ile osób montowało tę instalację i kiedy prace mają być zakończone? Instalację montowało 6 osób. W tej chwili praktycznie rzeczy fizyczne zostały zakończone. Trwa przygotowanie dokumentacji odbiorowej. Odbiór ma się odbyć w poniedziałek 25 i praktycznie przekazanie do użytku. W ramach inwestycji przeprowadzono ponadto roboty malarskie i okładzinowe, montaż nowej armatury sanitarnej oraz wykonanie tynków wewnętrznych.